Zakończyły się prace budowlane w powstającym oddziale pulmonologicznym szpitala imienia Sokołowskiego w Wałbrzychu. To bardzo dobra wiadomość dla byłych górników oraz innych osób cierpiących na schorzenia płuc. W najbliższych dniach rozpocznie się odbiór budowy. Nadzorujący pracę jest zadowolony z przebiegu inwestycji. W tej chwili jesteśmy w trakcie czynności odbiorowych, to jest, są odbiory wewnętrzne szpitala, to jest odbieram od wykonawcy i przekazuję, opiniuję i przekazuję zamawiającemu. Roboty są wykończone w tej chwili, znaczy wewnętrzne roboty są wszystkie w 100% zakończone, trwają jeszcze poprawki na robotach zewnętrznych. Jest to spowodowane prozą życia, czyli bardzo długą zimą. I przewidywane zakończenie i odbiór nastąpi pod koniec tego miesiąca, prawdopodobnie od gdzieś koło 28 zaczniemy czynności odbiorowe, które umożliwią dopuszczenie i rozpoczęcie wyposażania szpitala. Kosztujący 30 milionów złotych oddział rzeczywiście robi solidne wrażenie. Większość tej kwoty, około 19 milionów, pochodzi z funduszy europejskich i marszałkowskich. Resztę sfinansował szpital. W budynku zadbano nie tylko o jakość materiałów, ale także o izolację termiczną, która reguluje m.in. inteligentne żaluzje reagujące na poziom nasłonecznienia. Sale, które w towarzystwie prezydenta zwiedzało kilkanaście osób, głównie reprezentujących wałbrzyskie organizacje górnicze, są na razie całkiem puste. Cena nowoczesnych urządzeń, które zostaną w nich zainstalowane, nie jest jeszcze znana, bo ich zamówienie ma się dopiero zacząć. Wiadomo jednak, że wartość liczona będzie w milionach złotych. Oddział ma zostać otwarty w symbolicznym i ważnym dla górników terminie w okolicy Barbórki.